Marcin Hakiel prosi się o kłopoty. Dominika w ciąży, a on fika. Czego oczy nie widzą? Marcin Hakiel i jego partnerka Dominika szykują się na narodziny dziecka. Dla tancerza będzie to już trzecia pociecha, ma już syna Adama, 15 litrów, i córkę Helenę, 11 litrów, ze związku z Kasią Cichopek. Dominika za to matką zostanie po raz pierwszy. Co ciekawe, między zakochanymi pojawiły się drobne iskry. Marcin Hakiel ewidentnie prosi się o kłopoty. Marcin Hakiel po burzliwym rozstaniu z Kasią Cichopek ułożył sobie życie z Dominiką. Para zaczęła spotykać się jesienią 2023 roku, a już w maju wyszło na jaw, że tancerz po raz trzeci zostanie ojcem. Później spotkaliśmy Marcina Hakiela i Dominikę na rodzinnym spacerze, podczas którego partnerka uczestnika wielu edycji Tańca z Gwizdami zajadała się smakołykami i trzymała się za brzuch. Oboje są bardzo podekscytowani tym, że niebawem na świat przyjdzie ich dziecko. Pojawiły się jednak drobne różnice zdań w kwestii wychowania malucha. Marcin Hakiel zaczął bowiem fikać. My się różnimy w różnych kwestiach i często mamy takie momenty, że się przegadujemy i ja mam zupełnie inne zdanie niż Marcin, więc to jest u nas normalne i czy to będzie dotyczyło dziecka, czy to będzie dotyczyło innego tematu, to nie jest coś, co mnie przeraża. Raczej myślę, że aż tak się nie będziemy w tym różnić, na pewno chcemy dobrze, więc to jest dosyć kluczowe, a reszta, no to trzeba będzie się jakoś dogadać, podkreśliła Dominika w rozmowie z Plejadą. Marcin Hakiel fika, Dominika ripostuje. Tancerz jednak ma swój plan, który raczej nie przypadnie jego partnerce do gustu. Niby zapewnia, że się dogadają, ale dogadamy się, dla mnie to jest już kolejne dziecko, najważniejsze, żeby było zdrowe i wtedy wszystko się ułoży. A to, czy jak sobie wyjdziesz z przyjaciółkami, to je troszkę bardziej rozpieszczę, to wiesz. Czego oczy nie widzą, zaczepnie zapowiedział Marcin Hakiel. Wszystko słyszała Dominika i błyskawicznie zgasiła ukochanego. Będę miała rękę na pulsie, powiedziała. Widać, że jest gotowa na konfrontację. Mało tego, chyba nawet jej oczekuje. O to chodzi w życiu, muszą być emocje, podkreśliła. Marcin Hakiel zatem chyba może fikać, ale musi liczyć się z ripostą.